Nawałnica trwała kilka, może kilkanaście godzin, a sprzątanie już kilka dni. Jednak powoli mieszkańcy gminy Zebrzydowice kończą największe porządki po powodzi, która nawiedziła ich w niedzielę. Doszło nawet do takiej sytuacji, że władze gminy odsyłają pomoc do bardziej dotkniętych kataklizmem miejscowości. Porządki w gminie Zebrzydowice cały czas trwają, ale z każdym dniem rośnie optymizm wśród mieszkańców. Teraz tylko sprzątanie, jest pogoda, więc warunki są idealne, więc trzeba po prostu robić porządek. Posprzątanie tego wszystkiego, czy jeżeli chodzi o pomoc, to też, że tak powiem, sąsiedzi przychodzili, pytali się, czy wszystko jest w porządku, czy jakoś nie pomóc, więc też powoli wszystko się już normuje. Wszystko powoli wraca do normy także w miejscowym przedszkolu, które w sobotę zalała woda. Zniszczony został niemal cały parter, w tym sale dla dzieci. Chociaż w czwartek dzieci wróciły do przedszkola, część pomieszczeń wciąż jest wyłączona z użytku. Musimy to porządnie osuszyć, trzeba wszystko sprawdzić. Już mamy jedną wizytę sanepidu za sobą, myślę, że czeka nas następna i wtedy dopiero będzie można dzieci wprowadzić do tych sal. Wprawdzie porządki zmierzają do końca, jednak to nie koniec walki ze skutkami powodzi. Priorytetem jest teraz przekazanie poszkodowanym jakiejkolwiek pomocy materialnej. Dużo pracy jest związanej teraz z tym, żeby wypłacać zasiłki tym, którym się należą, więc tutaj jakby praca urzędu, na tym się teraz skupiamy, tutaj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, także to są nasze działania teraz takie główne. Chociaż woda już opadła, to nadal może być niebezpieczna, tyle że teraz ta w studniach leżących na terenach, które zostały zalane. Studnia musi być przed ponownym dopuszczeniem, czy przed ponownym pobraniem wody do celów spożywczych, wyczyszczona, zdezynfekowana i przebadana i tego trzeba się trzymać. Zebrzydowice były jedną z tych gmin, do których woda wdarła się najszybciej. Teraz sytuacja jest już opanowana. Dlatego władze gminy deklarują, że odsyłają napływającą pomoc do bardziej potrzebujących miejscowości.